Halo, witam. Jestem Lucisław, jesteście, bo to jest Gothic 2 Archolos i ostatnio zrobiliśmy mały trollaż w doku. Przyszliśmy sobie, nikt się w sumie nie patrzył, więc rozwaliłem skrzynki z zaopatrzeniem, więc nie mogą przez jakiś czas dokończyć budowy statku. I to jest to. Więc pierwsze zadanie z listy mamy skreślone. Niestety mówię, że nikt mnie nie widział, ale to nie jest prawda, bo wszyscy mnie widzieli. Mimo, że była północ, ci goście nie znają się na, nie wiem, godziwych warunkach pracy. Jak w jakimś Januszeksie. No to pierwsze zadanie jest skreślone. Mogłem to zrobić bardziej skillowo, ale nie zapisywałem przez cały ostatni odcinek, więc mi się nie chciało wracać do samego początku godziny. Nieważne. Drugie zadanie. Podobno jeden z kupców z placu targowego handluje z przemytnikami. Z naszych informacji wynika, że spotykają się w nocy gdzieś w zachodniej części portu. Zachodni? A, ja mogłem jednak nie spać do rana, ale to zresetowało pościg. Chciałem kliknąć dwa razy. I zauważyliście, że na łóżku tekstura... To tekstura skóry owcy, tylko rozciągnięta? Jestem pewien, że tego jeszcze nie wiedzieliście. No to właśnie wam powiedziałem. Dobra, zachodnia część portu to strzelam, że będą blanki... nad morzem, tam gdzie jest pan Kat i on nam opowie, jak to jest być katem. Wygląda na to, że dobrze. A? Kim jesteś? Czego tutaj szukasz? To Armar. Mógłbym cię zapytać o to samo. Ja podziwiam widoki, zachód słońca i takie tam. Znamy Armara, tylko nie pamiętam kurde skąd. Gildia kupiecka przejmuje ten interes. Co to ma niby znaczyć? Nie będziesz już więcej handlował z przemytnikami. Od dzisiaj prowadzisz interesy wyłącznie z naszą organizacją. W innym wypadku skończysz tak, jak twoi dawni współpracownicy. Śmiesz mi grozić? Gildia potrafi być hojna dla swoich współpracowników. Niech będzie. Przyjmę tę zaliczkę, ale pamiętajcie, to tylko zaliczka. Załatwione. Później możemy, nie wiem, powiedzieć mu, że... Nie no, chłopiec. Porąbało cię. To tylko był taki ten... To my tylko trollowaliśmy. Musiałem zapłacić zaliczkę, ale udało mi się przekonać kupca do zaprzestania współpracy z przemytnikami. Świetnie. Wolałbym mu wklepać. O, to się resetuje fajnie. Dobra, mniej więcej pamiętam, gdzie są te rzeczy. Kiedyś wyrzucę te wszystkie listy. Na pewno. Czy ja czasem nie mam skrzyni przy łóżku? Wywalę tam wszystkie listy. Wszystkie i zabiorę tylko te, które są mi potrzebne. Na molu od jakiegoś czasu stoją skrzynie z żywnością. Z raportu wynika, że to dostawa dla przemytników. Trzeba się pozbyć tych skrzyń pod osłoną nocy. Ej, to wszystko robimy nocą. Mam nadzieję, że to będzie działać nocą. Na molu. Gdzie jest molu? To jest molu. Tylko nie widzę skrzyń z żywnością. To są one. One są tutaj, te one. Dobra, teraz może w końcu zapiszę. 71 odcinek po walentynkach. Jak tam u was było?
Bo ja na przykład stwierdziłem, że będę romantyczny i zrobię pierwszy raz w życiu włoską gorącą czekoladę i powiem wam, że wyszła fajnie, trochę jak budyń. Zatruj zapasy, podpal za skrzynię. W zależności od tego, którą miałem do wyboru, miałem inną opcję. Kazali mi się pozbyć. Trucie żywności nie jest dobrym pomysłem. Marnowanie w sumie też nie. Załatwiłbym czterech hipków i kazał im je wynieść, ale nie chce mi się szukać. Udało nam się dorwać faceta, który był mocno powiązany z przemytnikami. Możemy spróbować wyciągnąć z niego dodatkowe informacje. Adelard czeka z nim w ustroniu żeglarza. Ustronie żeglarza to jest tutaj, karczma, tak? Nie pamiętam. Kto to jest Baynard? Jako kat pewnie znasz się na kościach. A i oto jest on. Oprócz ich łamania potrafiłbyś też je nastawić? Obrażasz mnie takim pytaniem. Oczywiście, że tak. Nieraz składało się do kupy więźnia, za którego ktoś zapłacił okup. Pamiętam, jak raz mieliśmy takiego najemnika, który działał przeciwko tutejszym kupcom. Nawet nie chcieliśmy z niego wyciągnąć niczego konkretnego, ale trzeba było wyrobić normę. Kiedy miał wybite wszystkie możliwe stawy, przyszedł za niego okup. Miałem 2 godziny, żeby postawić go na nogi i udało się. Odratowane. A prawie był przypał. Skoro tak, to mógłbyś pomóc Rudowi? Wybił sobie bark i nie może przez to pracować. Znam gościa. To jeden z tych... tych obijających się przez połowę dnia stoczniowców. Lepiej bym tego nie wyraził. Wiesz, chętnie bym pomógł, ale mam pewne obawy. Że nie zapłaci? Dawno niczego nie nastawiałem. Mogłem wyjść z sprawy. Szczególnie, że Rud to taki drobny chłopaczyna. Moje łapska mogą mu wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Rozumiesz? Gdybym mu coś zrobił, miałbym przesranę, bo facet ma kontakty. Za ile podejmiesz się takiego ryzyka? Trochę źle zadałeś pytanie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj nie chodzi o pieniądze. Pomogę ci, jeśli Rud obieca, że w razie niepowodzenia mojego zabiegu nie będzie mi robił problemów. Nie interesują mnie obietnice słowne. Chcę to mieć na piśmie. Tylko to pozbawi mnie obaw. Postaram się załatwić, co trzeba. Do zobaczenia. Okej. Może to zrobię. Może to zrobię, bo nie miałem najmniejszej ochoty tego robić. Ostatnio coś dużo questów biorę i żadnego nie chcę wykonać. Nie, to jest Sereni Lament. Gdzie jest Ustroń Żeglarza? Ustroń Żeglarza to jest ten drugi port? Chowaj tą pochodynię, chociaż nie. Tu nie będę spał. Tu się różne męty kręcą. Hulanki do białego rana. Ja znalazłem między zębami właśnie pestkę porzeczki. Będzie mnie wkurzać. Już nie będzie. No. Ej, nie mam skrzyni. Mam tylko ten cholerny koksownik. Mech. Czy te przedmioty się jakoś przerzucają tutaj, bo jestem prawie pewien, że pochodnie były bardzo blisko. Aha, one się szuflują jak chcą, kiedy chcą. No, Ustroń Żeglarza to jest ten drugi port, nie port, tylko to drugie wybrzeże rybackie. Chociaż z mojej perspektywy to pierwsze, bo dopiero później ruszyłem się do tego drugiego. Czy ona siedzi na... A.
Co to jest za sklep? Pierwszego widzę. To nie jest żaden sklep. Jezu! Zajebiście. Jak tu najszybciej będzie wrócić? Muszę tam wpłynąć do zaułka. No to wygląda. Nie, tutaj też nie wylezę. Gdzie jest jakaś kładka? To jest problem. Co najwyżej tam, ale tam są ziomeczki, które mnie nie lubią. Znowu będę musiał zgubić ogon. Z drugiej strony, w tamtą stronę się idzie do przewoźnika, więc nie jest aż tak źle. Ej, chłopaki, jak tam robota? Oh shit. Może go zaprowadzę w jakiś ciemny zaułek i przetrzepię mu ryj. Rut, pogadałbym z tobą, ale twój kolega mnie goni. Czy ktokolwiek będzie mnie widział tutaj? Zapiszmy. Przyłożę mu w ryj, ale tak lekko. Tak wiecie, jak w Astelusie i Obelusie, to tak tylko... O, tu jest gościu jakiś. Tam w ogóle strasz łazi na górze. Czy ten kryt wejdzie w końcu? U, 300 doświadczenia dostałem ze frajera. Ojejzu. Dobra, tą pałkę niech se zachowa, nie potrzebuję jej. I nikt na nikogo nie doniósł. Prawo, prawo, prawo. O, tylko trzy razy w prawo i całość zrobiona. Dziękuję bardzo. Lekki topór bojowy. To jest to, co nosi ten... Bernard. Ej. Zabierz mnie do... Ustronia... Żeglarza. Ustroni żeglarza. Ależ oczywiście. Jak to wykonamy, mamy się udać na miejsce zbiórki, czyli na tą drugą stronę i tam się będziemy lać. Gdzie ten Adelard siedzi? Tutaj. Zapiszmy zanim załatwimy sprawę, bo sprawa będzie bolesna. Dobrze, że jesteś. Trafiłeś na główną atrakcję tej akcji. Będziemy dać mordy. Czy to Otmar? Zgadza się. Ta parszywa świnia od dłuższego czasu działała za naszymi plecami. Przy pomocy swoich gońców pomagał przemytnikom transportować towary po całym mieście. Na szczęście jeden z jego chłopców był zbyt gadatliwy. Niestety, póki co można powiedzieć, że Otmar nabrał wody w usta. Może tobie uda się coś z niego wyciągnąć. Biorę się do roboty. Marvin! Jesteś tutaj, proszę, przemów im do rozsądku. Otmar, Otmar, Otmar. To jest jakieś nieporozumienie. Jeśli Lorenzo się o tym dowie, to będzie po was. Przypomnę, skąd go znamy. To jest gość, dla którego robiliśmy questa na... ten transport. A, i teraz to ma jeszcze więcej sensu. Pamiętacie, że nam ten transport zaginął? Daj nam, czego potrzebujemy, a pomyślimy, co dalej. O czym ty mówisz? Bez czapki nie wygląda aż tak zabawnie. Chociaż z drugiej strony, jak jest tak wciśnięty w ziemię, jeszcze ma taki, mam taki kopczyk wokół nosa. Gdzie są pozostali przemytnicy? Nie mam bladego pojęcia, o co ci chodzi. Ach nie. Oni nie mówili mi niczego. A weź na niego naszczyj.
Czyli jednak z nimi rozmawiałeś? Nie, znaczy się... Może kiedyś spotkałem któregoś z nich. Aha. Jeśli powiesz mi wszystko, co wiesz, to może wyjdziesz z tego cało. Jesteś pewny? Tak. Dobrze. Prowadziłem z nimi mały interes na boku. Moi chłopcy pomagali im czasami przenieść coś drobnego. Nie było to nic nielegalnego ani przeciwko naszej gildii. Nigdy bym nie śmiał. Czyli? Gdzie są teraz wszyscy przemytnicy? Od dłuższego czasu się nie odzywali. Powiedzieli tylko, że zrobiło się zbyt gorąco w mieście i zbierają wszystkich chłopaków w głównej kryjówce. Tak na wszelki wypadek, żeby nikt nic nie pisnął. Chyba nie mają pojęcia o tym, że już znaleźliście to miejsce. Ktoś z naszych jeszcze z nimi współpracował? Chyba nie sądzisz, że będę kogoś wydawał. Mam swój honor. Masz? Mówiłeś, że nie chcesz działać na szkodę gildii. I nie działałem. Nie znam żadnych imion. Moi przewodnicy są czyści. Nie mieli pojęcia, co jest w przesyłkach ani od kogo są. To dobre chłopaki. Próbują jakoś związać koniec z końcem. Chyba więcej się już od ciebie nie dowiem. Powiedziałem wszystko, co wiedziałem. Proszę, wypuśćcie mnie. Porozmawiam z Adelardem o twoim uwolnieniu. Stokrotne dzięki, chłopcze. Wiedziałem, że jesteś rozsądny. Znaczy, jak poszło? Otmar rzeczywiście współpracował z przemytnikami. Potwierdził, że wszyscy powinni ukrywać się teraz w ich jaskini. Powiem Adelardowi, że to jego sprawa. Wszystkie dowody wskazują na jego winę. Przypilnuj, by umierał powoli i miał czas, by przemyśleć sobie wszystkie swoje błędy. Okej, załatwione. Możemy w takim razie lecieć do ich kryjówki i będziemy wybijać wszystkich pojedynczo albo nawet i grupowo. Gdybym miał tylko strzały rozpryskowe. Uuu, ale to by było cool. Gdzie to jest przewodnik? Tu jest Zachariasz, tu jest Karin, nasza kumpela. Roy ma jakiś pancerz, który był słaby, co nie? Skórzany pancerz, to nie aż tak słabo. Zwłaszcza, że można tu się dostać na początku gry. Chyba, że to mu doszło dopiero później. Gdzie jest ten cholerny przewodnik? Chyba go nie zabiłem, co nie? Chyba. Ej, Janicki ziomuś. Jest. Zabierz mnie do... Bursztynowego Wybrzeża. Ależ oczywiście. Będziemy kopać dupy, dostaniemy za to pancerz. Mam nadzieję. Jeżeli nie będzie za to pancerza, to ja będę smutny. Jest mój ziomek Kardamon i oni wszyscy się przebrali? No to ciekawe. Zapiszmy. Albo jeszcze lepiej. Chyba też mam jakiś strój. O strój rywala. Słyszę o tym po raz pierwszy. Czy co? Podobno masz jakieś zlecenie. Ktoś o twoim doświadczeniu powinien sobie z nim poradzić. Gildii przydałby się przyczółek przy drodze na farmie Bermara. Wiesz, tropiciele mieliby bazę wypadową do polowań, najemnicy miejsce do odpoczynku po zleceniach w tamtej okolicy. Jest jedno miejsce, które idealnie by się do tego nadawało. Obóz myśliwego Darte. Niestety, facet od dłuższego czasu odmawia moim ofertom współpracy z Araxos. Idź do niego i go przekonaj, że warto do nas dołączyć, a udostępnienie nam tego miejsca będzie świetnym posunięciem z jego strony. Proponować mu zapłatę za udostępnienie obozu? Tak, ale nie rzucaj konkretnymi kwotami. Zostaw to odpowiednim ludziom. Powiedz mu tylko, że transakcja będzie dla niego opłacalna.
Mhm. Musi dołączać? Nie może tylko udostępnić obozu? Nie musi, ale jeśli dołączy, to będę mógł tam wysłać mniej ludzi. Mniej ludzi tam, to więcej ludzi w mieście, a tutaj kręcimy największe zyski. Aha. Bystry. Nie próbowaliście się go jakoś pozbyć? Ostrożnie, chłopcze. To grząski grunt. Jeśli z jakiegoś powodu przestałby mieszkać w swoim obozie, to moglibyśmy go przejąć za darmo. Ale tak jak powiedziałem, to grząski grunt. Więc uważaj. Tyle informacji powinno ci wystarczyć. Teraz do roboty. Nie, dobra. Teraz to ja to jednak muszę się... O. Hej, to było to, ale to nie jest to. To znaczy to kiedy indziej. Jestem gotów. Dobrze. Zaczniemy od rekonesansu wnętrza jaskini. Niestety do tej pory nie udało nam się nic o niej dowiedzieć. Potrzebujemy informacji o rozblokowaniu tuneli, liczbie przeciwników oraz o ewentualnych przeszkodach. Dopiero wtedy będziemy mogli przystąpić do ataku. Sander miał się zająć przygotowaniami tego etapu. Porozmawiaj z nim. Okej, okay, ja się może przebiorę już w normalny strój, bo oni jak strzelam, to będą... Klikną jeden guzik i będą gotowi i już wyruszą. Chodźmy sprawdzić jaskinię. Dobrze, ale ostrzegam cię, ten plan jest dość ryzykowny i nie do końca rozsądny. Świetnie, już nie mogę się doczekać. Ciekawe, czy te tunele mają jakiś inny wylot. Czy to jest wąż? Wąż morski. Jest dość szorstki. Niczego tu więcej nie widzę. Tam siedzi nasz ziomek. Tu cały czas siedzi, chociaż nie, to chyba jest inna osoba już. To musi być inna osoba, tą osobą był Kardamon. Ej, tu jest dziura. Jesteśmy na miejscu. Tutaj? Tak, tutaj. Widzisz tę małą dziurę? Musi prowadzić do tuneli, w których kryją się te szczury. Mam tutaj zwój przemiany w chrząszcza. Wejdziesz do środka, sprawdzisz wszystko i wyjdziesz. Nieźle to wymyśliłem, co? No w sumie. O czym muszę pamiętać? Przede wszystkim nie właź im pod nogi, bo cię zwyczajnie rozdeptają. Staraj się trzymać blisko ścian i wszelkich skrzynek czy beczek. A, no i jeszcze jedno. Pod żadnym pozorem nie odmieniaj się wewnątrz jaskini. Rozerwą cię tam na kawałki w ciągu kilku chwil. Zobaczymy. Czyli nawet nie jesteś pewny, czy tunele się łączą? No, przecież z czymś muszą się łączyć. Dawaj ten zwój. Przemiana w chrząszcza. Otwierałem tą skrzynię? No. Zabawne, bo nawet jej nie pamiętam. I nawet nie ma podpisu. Są tutaj. Mamy je dwie, czyli możemy... I tak możemy wrócić. Bo nie mam się przemieniać w środku. I zium. Przy okazji jeszcze spójrzmy sobie, sporo ekspo jeszcze trzeba. O Jezu, a tu ciemno, ale będzie krzyk. Przypominam, że ja na to nic nie poradzę. Jestem w środku. Muszę teraz uważać, by nie wejść nikomu pod nogi. Z tego, co widzę, w pobliżu jest niedomknięta krata. Może dzięki temu uda mi się dotrzeć w głąb jaskini.
tam nie przejdę. Ustawmy sobie kamerę z oczu. To jest dobry pomysł. Okej, stąd wchodzimy. Co oni robią? Aha, amunicja. Animacja mu się kończy. Nie przejdę tędy? O, wlazłem na skrzynię. I z niej nie wylezę. Dobra, wylazłem. Jesteśmy po drugiej stronie. Ciemny grzybek. O, zepsułem się. Świetnie. Szlak. Nie klikać interakcji z żadnym obiektem. Nie ten spell? Ten. Ile ja w ogóle mam many? Zero. Tu jest zamknięte, w sensie obwód się zamyka. Jaki obwód? Ta jaskinia wygląda jak główne pomieszczenie przemytników. Facet przy stole pewnie jest ich szefem. Muszę sprawdzić resztę pomieszczeń na drugim końcu... Na drugim końcu. Na drugim końcu pomieszczenia widziałem chyba jakiś mały tunel. Ile mam dni? 110. Czy on ma tak przestępywać z nogi na nogę? To chodzi w tej animacji? Korcą te grzyby. Czyli jest drugie wyjście. A ja się wpieprzyłem. Wylazłem na drugą stronę. Dotarłem do głównego wejścia do jaskini. Przejście prowadzi najprawdopodobniej na zalesiony klif. Raczej nie damy rady zaatakować od tej strony. Fuck. Ale raczej. A raczej kuźwa nie inaczej widzę tam jakieś łódki. Ej. Wcale nie jest tak, że tu nie da się podejść. Chyba. Z drugiej strony, jak na razie wygląda na to, że nie da się tu podejść. Oj, coś widać. Ej, bystre mają wejście na dole i potem na górę mogą jeszcze wyjść i tam się na lianach spuścić, czy na czymkolwiek innym. Zaoszczędziłbym może trochę czasu, próbując tędy zejść. Czemu zębate ziele nazywa się zębate ziele? Jest mały problem. Chyba sobie spierdoliłem questa.
Zróbmy go jeszcze raz. Fuck. Znowu mi przełączyło skilla na nie tego, co trzeba. Czy chrząszcze mają jakąś animację specjalną? Bo pod spacją są animacje specjalne u zwierząt. Można na przykład zagdakać ścierwojadem. Czy na przykład są dokładnie te animacje, które... To się stanie, jak wejdę dalej. Ciekawe, że nikt w sumie w uniwersum nie zwraca uwagi na dziwnie zachowujące się chrząszcze, bo to jest dość charakterystyczna rzecz w tym uniwersum, że można się przemienić w chrząszcza i można dokonać małego rekonesansu. Korci mnie, żeby tutaj dojść do końca i od tej strony pójść i zabić wszystkich. Ale wiemy, że tutaj jest takie coś, więc no... jest. Jest zamknięta krata, ona prowadzi w tym samym kierunku, w którym my wejdziemy. Musimy na nią zwracać uwagę po prostu. O ja? On tylko mały post-rolling tutaj przeprowadza. Myślałem, że to będzie jakaś animacja, jakieś... coś się wydarzy, może... Co się właśnie wydarzyło? Czemu mam dodatkowy pasek? Utopiłem się w powietrzu. Tak, życie mi leci. Utopiłem się w powietrzu. Marvin, kiedy ma dość? Teraz cię Oni są nieśmiertelni, na serio mnie rozerwą na strzępy. Chcę złapać to krzesło i wyjść. Usiąść na korytarzu, pobujać się. Ale nie mogę. Bo mam tego questa do zrobienia. Pomysł jest cool, ale tyle razy, ile musiałem go wykonać, w tym momencie już mnie trochę drażni. Najgorsze, może nie najgorsze, ale bardzo mnie dobija też to, że muszę za każdym razem zmienić zaklęcie, bo z jakiegoś powodu po wczytaniu włącza się nie to. Nie do końca ogarniam, co mam teraz zrobić. Czy kolejny wpis w dzienniku pojawi się, jeżeli wyjdę stamtąd i się przemienię? Bo... już tutaj nic więcej nie widzę. Znowu się za coś zaczepiłem. Co? Ej, na serio, ten chrząszcz jest jakiś upośledzony, jeżeli chodzi o schodzenie. Podejdźmy jeszcze do tych drzwi, ale to są główne drzwi, z nich się przechodzi na dół. Albo nie? O, słychać ludzi. Jest dziura w drzwiach, ale za mała, żebym przeszedł. Ej, trochę mi brakuje, że żadna gildia złodziei się nie pojawiła w grze. Miałem nadzieję, że ta kobita, dla której robiliśmy questa na kradzież... No kurna, zlecę kawałeczek, to on się zapada w ziemię. Nigdy więcej tego questa. Chodzimy tylko po kawałeczku, bo... Jak znowu spadnę pod ziemię, to się... wkurzę.
Nie, nie dało. Chwila, tam jest jeszcze coś. Oddychać. Znowu przełączyć zaklęcie. I włazimy tam. Nie znalazłem jednego wejścia przez ścianę, z tego co widziałem na screenach. Szkoda, że notatki na to nie wskazywały. Gdzieś tu jeszcze musi być dziura w ścianie. Tu albo obok. Może? A, jest. Co to, tu. Trzeba było mnie spytać wcześniej. Dziwne było powiedziane, że mam stąd wyjść i szukać kolejnego pomieszczenia. Co to za wpis? Chyba nie mam wyboru, muszę skoczyć w dół i poszukać jakiegoś wyjścia. Tam są drzwi, których pilnuje gościu i nic nam to nie daje. Będzie dał się skoczyć znowu w ten sposób? Oby, bo nie zrobiłem tego ostatniego, tego tunelu od góry. To wygląda jak baraki przemytników. Na ścianie zauważyłem jeszcze dźwignię. Może to ona otwiera kraty w głównym pomieszczeniu? Może nic, chyba nic więcej tutaj nie znajdę. Mam nadzieję, że ten otwór przy jednym z łóżek zaprowadzi mnie na zewnątrz. Zaklinowałem się na kamieniu. Myślałem, że zacznę... coś. Gdzie jest ten otwór przy jednym z łóżek? Tu. W końcu jestem na zewnątrz. Czas wracać do ludzkiej postaci, do Adelarda i nie. Ja muszę skoczyć jeszcze raz. Ej, postać chrząszcza jest strasznie, kurde, odporna na spadanie z wysokości. Się praktycznie nie traci życia. Wrócę tam jeszcze na chwilę i zrobię to z kratą na piętrze. Noż kurwa. Dochodzimy do takiego momentu, gdzie o wiele łatwiej jest... O, dobra, poszło. Ale o wiele łatwiej byłoby już zejść na dół.
No, spadłem, prawie nic sobie nie zrobiłem. To pewnie miało działać tak jak z mrówkami. Mrówki mają taką wagę swojego ciała, że są w takim złotym środku oddziaływania grawitacji, a oddziaływania grawitacji na wagę i no, nie ma szans, żeby sobie cokolwiek zrobiły, upadając naturalnie. Zwiad dokonany? Czego udało ci się dowiedzieć? Znalazłem górne wyjście z jaskini, ale raczej nie uda nam się dostać od tamtej strony. Tak. Górne półki skalne nie wydają się być osiągalne z tej strony. Jaskinia podzielona jest na kilka pomieszczeń. Z głównego pomieszczenia wychodzą dwie odnogi. Jedna do pomieszczeń sypialnych, a druga do pokoju z dokumentami. Jedno z przejść zablokowane jest mechanizmem, ale znalazłem sposób, jak je otworzyć. W takim razie, gdy my zajmiemy się walką, ty ruszysz odblokować przejście. Wewnątrz jest kilkunastu przemytników, ale nie wygląda to, jakby spodziewali się ataku. Powinniśmy poradzić sobie z taką liczbą przemytników. Dodatkowo te wszystkie korytarze zadziałają na naszą korzyść. Dobrze. To daje nam już pewien obraz sytuacji. Ruszamy w stronę drzwi, wyważamy je słukiem. Załatwiamy każdego, kto wejdzie nam w drogę. A Marvin z Karamonem pójdą odblokować przejście. Ej, nie ma co tracić czasu. Za mną, chłopcy. No. Zapisik leci. Oni widzę, zapierdalają na waypointa. Czemu ja mam na plecach tego kruczego łba? Ja go nie chcę. Weź go zdejmij, bo... aż wstyd. A, bo oni od tamtej strony poszli? Porąbani. Ziomek. Dużo spraw na głowie. No, nie idziesz z nami? On będzie pilnował, żeby nikt się nie wydostał. Było przecież jasne. Dobry. Teraz cię załatwię. Dzień dobry. To jest mechanizm. Ta krata może być problemem. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Lepiej było tu nie... Oh shit. Prawie mnie to zabiło, chłopaki. Wszyscy? Wszyscy. Wypadałoby poszabrować te rzeczy. Kufry. Prawo, prawo, prawo. Cztery prawo, pięć prawo i to wszystko? Okej. Okay. Nic wartościowego. Dwa prawo. Dwa lewo. I raz prawo. Sokole oko! 165 obrażeń. Premia do walki łukiem 6. O, urwał! Gdzie to jest jakiś mechanizm? Co ten Marvin pierdolił? Okej. Tu jest jakiś mechanizm? Nie widzę nic takiego.
To jest problem. Chociaż problemem jest też to, że jestem umierający. Wypijmy coś. O, o wiele lepiej. Jaki znowu mechanizm? To są grzyby. Co za daleko? Skrzynia? A, tu. Jakby tu nie było tak ciemno, to bym go widział. No, ale załatwione. Postarajmy się wejść głębiej, bo nasze ziomki Adelard są. Z najemnikami pewnie ruszyli już do góry. Będzie tam na górze jakiś Mexican standoff? Znaczy, do Mexican standoffu potrzebne jest 3 osób. Teraz mnie wkurwa. Przestaniecie w końcu? Wydawało mi się, że miał lagę, dlatego go zostawiłem. To jeszcze to i o. Mam trochę mało życia. Zapiszmy na ryzyku. Jest to niewątpliwie pewne ryzyko paradować z taką ilością hapsów. Złoty pierścień. Pewnie z przemytu. Rekwiruję o srebrny pierścień. Wiecie, ile można by z tego wytopić srebrnych inosków? Nawet nie jednego. Ale blisko. Spokojnie! Jakoś się dogadamy! Przecież wszystkim zależy na tym, żeby trochę sobie zarobić. Fajnie, że dostajemy ekstra za... A teraz bądźcie tak mili i nie przedłużajcie tego bardziej. Ty, skacz! Proszę, nie zabijajcie mnie! Ja nic nie zrobiłem! Chyba musiałeś nie dosłyszeć. Jeśli nie chcesz oberwać strzałą jak twój szef, to obróć się i skacz prosto na waszą plażę. Musicie przecież uwielbiać to miejsce. To tędy szmuglowaliście towary, jednocześnie całkowicie destabilizując handel w mieście. Z pewnością miło ci będzie znowu poczuć ten ciepły piasek pod stopami. Jeśli dobrze wymierzysz skok, to może nawet przeżyjesz. Błagam, zrobię co tylko chcecie. Skacz. Ale nie to. Jak się obrócił w powietrzu. Cóż, ten chyba już niczego nie przemyci. A teraz czas na ciebie. Od samego początku byłeś cicho. Myślę, że znajdę dla ciebie pewną robotę. Widziałeś to wszystko, co się tutaj stało. Chcę, żebyś zaczął nowe życie. Życie, w którym na każdym kroku będziesz opowiadał, że nie warto zadzierać z gildią kupiecką. Zrozumieliśmy się? Tak? A teraz spadaj stąd i nie chcę cię już więcej widzieć. Ole spier... No właśnie. Ej, ty. Pozbyliśmy się ich raz na zawsze. Oby. Wyobraź sobie, co by się mogło Czemu stać, jeden z naszych nosi gdyby lagę? W mieście doszło do zamieszek z powodu nagłego skoku cen żywności, a działalność przemytników mogła do tego doprowadzić. Handel musi być kontrolowany i odpowiednio obłożony cłami tak, by cały mechanizm mógł poprawnie i długoterminowo funkcjonować. Do obniżki. Dobrze, że mamy to już za sobą. Świetnie się spisałeś. Zostanę tutaj z pozostałymi i zabezpieczymy wszystkie pozostawione towary. Ty natomiast udaj się do Lorenzo i przekaż mu dobre wieści. Ajaj. Kardamon? Hej, gratuluję. Niby czego? Lorenzo kazał mi przekazać, że niedługo zostaniesz awansowany. Co? No w końcu! Za tą czarną robotę, którą tu odwalam, coś mi się przecież należy. Mhm.
Picie w karczmie. Strasznie ciężka robota. Nie narzekaj. Pomysł był w końcu mój. Dzięki za wszystko. Bez ciebie nie dałbym rady. Za poprzedniego questa? Wiesz, gdzie szukać. Hej. Sunder. Sobie postoi. Dobra. To lecimy do Lorenzo. Który z was, panowie, mnie odwiezie do domu? Zabierz mnie do... Do portu. Portu. Ależ oczywiście. Znowu się spotykamy, kolego. Słyszałem, że wróciłeś do sprawy moich dawnych współpracowników i pomyślałem, że może przydałaby ci się mała pomoc. Zapomniałem z nimi zagadać. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. Pokaż, co tam ci przydzielili. Te informacje nie są zbyt dokładne, ale chyba będę mógł ci trochę pomóc. Kurna, gdybym nie zaczepił wcześniej. Trzymaj. Zaznaczyłem ci na mapie, gdzie powinieneś się rozglądać. A. Dlaczego nie przekazałeś tych informacji wcześniej? Marvin, znasz mnie. Doskonale wiesz, że wolę być oszczędny z faktami, które mogą mieć dla rozmówców sporą wartość. No w sumie jo. Dzięki, to będzie bardzo pomocne. Jest jeszcze jedna sprawa. Znam takie miejsce, w którym przemytnicy często ukrywali gorący towar. Wiesz, wszystko, co pod żadnym pozorem nie powinno dostać się w ręce straży. Broń, zioło, a czasami nawet ruda. Chciałbym zacząć nowe życie. Otworzyć jakiś interes i nie martwić się już niczym. Taki łup mógłby mnie nieźle ustawić. O ile oczywiście gildia nie położy na nim swoich łapsk. Zaznaczyłem to miejsce jako ostatnie na mapie. Jeśli będziesz zainteresowany, to po prostu spotkamy się na miejscu. No i będę musiał to załatwić, tylko zróbmy to za jasnego. On tam idzie na piechotę, już tam pewnie dolazł. Mapa od Pablo. Aha. Jako ostatnie, czyli na niebiesko. Czarny z niebieskim mi się z czymś kojarzy, tylko nie pamiętam z czym. Chyba jakiś klub piłkarski. Ej, to jest tutaj. Co do cholery? Chyba nie ten zaułek, ale obok? I po co żeś tu przylazł? A, no po co was pieniędzy szukam? Czaj mnie gonią. Jakiś śmieszny pies. Dajmy mu coś do jedzenia jeszcze. Pomyśl, co może ci zasmakować? Kość goblina. Bystry. Surowa ryba. A to już było. Mogłoby zapisywać, co było, a co nie. Pogłaskaj. O. Kurna, w końcu. Aj, głaskańsko. Gdzie jest ten magazyn niby? Tu gdzieś.
Jestem. Możemy ruszać. Wspaniale. Już się martwiłem, że przegapisz taką okazję. Polecam jednak zatkać nos, bo schodzimy do kanałów. Przy tej skrytce pewnie zawsze ktoś siedział, więc lepiej trzymaj miecz w gotowości i nie oddalaj się ode mnie. No to załóżmy sobie pochodnie do ręki i ja się nie dziwię, że miałem takie problemy z wyszukiwaniem pochodni zawsze, bo ona zawsze jest gdzie indziej. Mogłem to zostawić na kolejny odcinek. Wiecie co, tak chyba zrobimy. A więc mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajkę, jeżeli teraz zobaczymy w kolejnym odcinku. Kochanić może, gdzie oddamy questa, dostaniemy nowy pancerz, zrobimy skrytka Dartę. Jest zaraz za rogiem. Nie traćmy czasu. No i... O, zrobimy sobie sokole oko, jeżeli będę pamiętał. Cóż, kochanić może, siema.